Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Początek meczu był bardzo wyrównany, a żadnej z drużyn nie udało się uzyskać przewagi. W drużynie Śląska wyróżniał się skuteczny Maciej Ścigaj, a w bramce udanie interweniował Aljosza Cudić. W 12 minucie Śląsk prowadził 4-3, później był remis 9-9, a ostatecznie po pierwszej połowie zespół Śląska prowadził 14-13. Wrocławianie jednak nie ulegali presji kibiców. Bardzo dobrze spisywali się też sędziowie, stąd emocje mieliśmy do samego końca, ale pierwszej połowy. W drugiej drużyna Piotra Przybeckiego szybko uzyskała 3 bramki przewagi. W 39 minucie po kolejnym golu Ścigaja było już 21-16 dla Śląska. Wybrzeże grało bardzo nerwowo i nie potrafiło odrobić straty, a zespół z Wrocławia z każdą minutą był coraz bliżej celu. Śląsk wygrał to spotkanie 31-23. To nasz wielki sukces. Cieszył się Maciej Ścigaj. Uwierzyliśmy w tą szansę, którą dostaliśmy, dzięki temu, że Wybrzeże wcześniej wygrało. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę oni pogrzebali swoje, można powiedzieć, szanse już w meczu z Nielbą i nie mieliśmy nic do stracenia, bo tak naprawdę myśmy już 2 razy spadli. Jakimś dziwnym trafem nagle wygrywają 3 mecze w play-outach, gdzie jesteśmy dalej w grze i walczymy w barażach. To jest w ogóle jakiś cud. Dumny z gry zespołu był też menadżer Śląska, Daniel Grobelny. Chciałem chłopakom podziękować za ten wynik i za tą wolę walki, którą dzisiaj serce, które włożyli w mecz. No, wynik pokazuje, że drużyna lepsza na boisku był dzisiaj Śląsk Wrocław. Bardzo cieszy, bo przede wszystkim dużo pracy i dużo wysiłku z trenerem włożyliśmy w ten sezon po to, żeby ten zespół poukładać i żeby po prostu zafunkcjonował w Superlidze. Śląsk w barażach o Superligę zmierzy się z 7 Miedzią Legnica. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.